Hej, siemano, witam. Na dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakim sposobem poprawiłem u siebie granie dwójek. Może nie tyle poprawiłem, co po prostu wpłynęło to na jakość tych dwójek u mnie. No i też na wytrzymałość i jakby kontrolę i wszystkie te aspekty. Przede wszystkim na pewno jest tak, że jeżeli jesteś osobą, która zaczyna przygodę z dwójkami lub też dopiero odkryła to, że grając na powierzchni, która odbija, na przykład jeśli to jest pad i pad, bo są różne pady, jeśli to jest pad na przykład, który odbija fantastycznie, że wszystko po prostu dotykasz pałką i jest trrr, od razu tremolo, to pewnie zauważyłaś, że dość łatwo się robi te dwójki, prawda? Że po prostu robiąc coś takiego, to można te dwójki uzyskać, prawda? Nie jest to problem, żeby zgrać te dwójki szybko. Bo ta powierzchnia jakby bardzo to ułatwia. W szczególności właśnie na perkusji elektronicznej, gdzie te pady właśnie bardzo w ogóle odbijają. Więc to jest niestety, ale ślepa uliczka. Bo w sytuacji, gdy na przykład trzeba zagrać te dwójki na flortomie, nie zawsze się gra, no ale na przykład, nie? Chcesz zagrać dwójki na flortomie typu to nagle się okazuje, że na powierzchni, która jest totalnie martwa, już te baby bouncing doubles już nie działają, nie? Tak więc tak. Co ogólnie polecam? Przede wszystkim najpierw zagłębiłbym się bardziej w temat samego grania z nadgarstka. I teraz o co chodzi? Chodzi generalnie o to, że zobacz, ja dwójki mogę zagrać na padzie bez pałek. Zobacz. Nie potrzebuję, nie używam do tego odbicia. Mogę to zagrać na kolanie. I wszystkie rzeczy praktycznie, które potrafię zagrać na padzie, które potrafię zagrać na bębnach, mogę zagrać tutaj. Tak więc jakby rdzeń tego wszystkiego jest tu, w ciele, w naszej maszynie. Pałki to jest przedłużenie tego. Rekwizyt. A i tak dalej, nie? Dobra, i teraz tak. Żeby grać z nadgarstka, wykonywać w ogóle te ćwiczenia nadgarstkowe, które tylko jakby bazuje tutaj na swoim doświadczeniu i mi to pomogło i mam też feedback od moich uczniów, że faktycznie to coś dało. To jest tak, żeby nie grać w ogóle z tym odbiciem. Zobacz. Widzisz? Wykonuję uderzenie z nadgarstka. Wykorzystuję pełny jego zakres. Stąd. Trzymam pałkę w ten sposób. Zauważ, co pokazuje. Pokazuje tą linię. Nie mam tak. Tylko trzymam tak. Mały palec, serdeczny. No i ten najlepszy palec. W tych palcach leży pałka. Nie? Ja trzymam tą pałkę, ale jej nie ściskam. Nie robię czegoś takiego. O, że mam mocno ściśniętą tą pałkę. Tylko po prostu jest zamknięta. I nie ma sytuacji takiej, że gdy wykonuję uderzenie, to dzieje się coś takiego. Nie ma w ogóle tego, jest tak. I nazwijmy sobie na przykład te nasze zawiasy, nie? Że to jest pierwszy bieg, to jest drugi, a to jest trzeci. Tu używamy tylko pierwszego biegu. I zauważ, że wykorzystuję pełny zakres nadgarstka. Jeszcze raz to powtórzę, stąd. Nie gram stąd. Też tak.
tylko robię tak. To samo z lewą ręką. Jest to dość jakby głośne uderzenie, można powiedzieć głośnościowo porównywalne do naszego freestroke, czyli tego. I teraz tak, ważne jest to, żeby wykorzystywać ten pełny zakres nadgarstka, żeby nauczyć nasze ciało tego, że ten ruch jest do przyspieszenia potem. Bo zobacz, na przykład no, z całym nadgarstkiem, nie? Nie mam spięcia tutaj. Tutaj te rzeczy się w ogóle nie spinają. Tak więc jak już opanujesz ten chwyt właśnie i wyczaisz, że faktycznie prawa ręka i lewa ręka są już symetryczne na tyle, na ile się da oczywiście. I możesz na przykład zauważyć takie rzeczy, że lewa ręka będzie nagle robiła o, coś takiego, prawda? Tak więc to jest wszystko kwestia czasu i polecam właśnie granie w wolnych tempach i właśnie z lustrem, żeby sobie móc obserwować te rzeczy na bieżąco. No i teraz tak. Ręcznik. Połóż sobie ręcznik na pad. Złóż go na przykład dwa razy. Albo dobra, trzy. Trzy razy składamy taki ręcznik na przykład, w zależności od tego, jak jest gruby. Mój jest akurat dość cienki. I teraz ważne jest to, żeby powierzchnia była twarda. No, żebyście czuli, że w coś uderzacie, a nie w poduszkę, że z uderzeniami jesteście coraz bardziej w poduszce. Tylko jest twarda, ale nie oddaje aż tak bardzo jak pad. Nie odbija, zauważ, nie? O. Nie ma tego, że jest ty. Nie, tylko mamy. I na przykład na takiej powierzchni spróbuj sobie poćwiczyć właśnie takie dwójki. I na pewno jeśli potrafisz grać dwójki, tamte właśnie stare dwójki, czy też dwójki z reboundem w szybkim tempie, to wcale nie znaczy, że podchodząc do tego ćwiczenia warto grać w takim tempie. No, czuję. Dobra, fajnie, no ale kiedy będę grał szybko? Nie, to słuchaj, żebym ja grał dwójki tak, to zajęło mi to, nie wiem, z półtora roku chyba. Ja wiem, to jest bolesna prawda, ale serio. Ale pamiętam też ten przełom, gdy siedząc właśnie w słońcu, to było chyba na wakacjach w Łebie i to były... Tak, oczywiście też grałem wtedy na wiadrach na ulicy. Na wiadra się to ogólnie mega przełożyło. Jak ktoś nie wie w ogóle o czym mówię, to w opisie poniżej jest Instagram Bucket Guys, na którym możecie sobie wejść i też zobaczyć, co robię poza grajem na bębnach. Ale wracając do tematu, granie właśnie w ten sposób tych dwójek z wykorzystaniem pełnego zakresu. Ale nie ściskam pałki, nie ma czegoś takiego. Tylko jest... Słyszysz, to jest ta różnica. Ściśnięte, nie ściśnięte. Spróbuj pograć na przykład takie dwójki, wiesz ile? 40 minut. To jest dopiero akcja, nie? 40 minut pograj takie dwójki, ewentualnie potem troszeczkę przyspiesz. I zauważ co się dzieje, że nauczysz po prostu szybkiej reakcji swojego nadgarstka. Mi to osobiście pomogło bardzo, bo nagle się okazało, że
nie dość, że to wpłynęło na kontrolę w ogóle moich ghostów, gdzie myślę, że zrobię też odcinek o tym, o jak swobodnie grać właśnie ghosty, ale najpierw zrobiłem ten, ponieważ uważam, że od tego trzeba zacząć, właśnie od kontrolowanych dwójek. Już nie wspomnę nawet o graniu z dwójek z akcentem na drugie uderzenie. I na serio zwracaj uwagę na to, czy nie robisz tego. Widzisz, że nie otwierasz palców. I na pewno zauważysz, że po dłuższym czasie grania zaczniesz czuć tutaj łapy. Że troszeczkę te kurde mięśnie, które wyginają dłoń w tą stronę i mięśnie, które wyginają dłoń w tą stronę już są troszeczkę przepracowane. Tak więc mi to osobiście pomogło, bo to tak jak mówiłem się przełożyło na kontrolę ghostów, ale właśnie to, że potem jak ćwiczysz cały zakres tego nadgarstka, to chcąc wykorzystać tylko drgnięcie, to jest to możliwe. Zobacz. To są dwójki grane cicho, to nie są dwójki grane w ten sposób, że ja je wypuszczam i mam je pod palcami, tylko to są dwójki grane totalnie z nadgarstków. Tak więc chcąc to zagrać, nie wiem, na kanapie, proszę, na poduszce. Uf, masakra, nie? Ale tak, no tak to jest, tak to działa i tyle. No, więc na przykład spróbuj sobie przetestować jakieś grubsze pałki do tego. Są takie wikwirty, nazywają się chyba Hammer albo jakieś Corp Master chyba, czy coś takiego. Grubsze po prostu pałki, żeby były cięższe. I naprawdę musisz uważać przede wszystkim na to, żeby cię tutaj, wiesz, nic nie bolało i tak dalej. Tutaj okej, ale nic w ogóle w nadgarstkach czy w palcach. Nie ściskaj pałki i siedź po prostu w dobrej pozycji i przygotuj się na to, że to już jest w ogóle totalnie żmudna akcja, nie? Ale mega owocna, tak więc myśląc perspektywą taką, na przykład jak, nie wiem, miesiąc do przodu, to zauważysz, że te dwójki ci się poprawią. A generalnie o to chodzi, nie? Tak więc, żeby już nie grać dwójek takich, tylko grać je po prostu w sposób kontrolowany. A potem, próbując wypuszczać te dwójki, no to już jest sama przyjemność. No i to się tyczy w ogóle jedynek, paradidli i wszystkich kombinacji jedynko-dwójkowych. Taka, kurde, merytoryczna lekcja. Możesz wracać do tej lekcji za każdym razem, kiedy będziesz tego potrzebować, do wszystkich treningów i do wszystkich lekcji. No, a ja dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.